przetrwać apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata. W Ziemię uderzy asteroida. Lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zmiecie was z powierzchni Ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli czy też schronów znajdujących się pod ziemią lub też wewnątrz skał? Zapraszam was do oglądania serii filmów, w których zaprezentuję wam miejsca na Ziemi, w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Centrum Operacyjne FEMA. Centrum do działań nadzwyczajnych Mount Weather znajduje się na terenie stanu Virginia i jest używane jako centrum operacyjne dla Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Obiekt ten w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju jest miejscem schronienia dla najważniejszych urzędników cywilnych i wojskowych, odgrywając w ten sposób bardzo ważną rolę w ciągłości trwania rządu Stanów Zjednoczonych. Obiekt ten położony jest w paśmie błękitnym, najwyższym łańcuchu górskim południowych Apalachów, niedaleko miejscowości Bluemont, 77 km od stolicy kraju, Waszyngtonu. Część podziemna, Area B, została ukończona w 1959 roku. Natomiast strefa naziemna, Area A, która jest obiektem szkoleniowym establishmentu FEMA, została ukończona w 1979 roku. Obszar naziemny zajmuje powierzchnię ponad 170 hektarów, natomiast podziemia mają powierzchnię 56 tysięcy metrów kwadratowych. W budynkach znajdujących się na powierzchni pracuje 240 pracowników. Całkowity koszt budowy kompleksu przekroczył miliard dolarów amerykańskich. Dostępu do podziemnej strefy Mount Weather chronią pancerne drzwi o wysokości ponad 3 metrów i długości około 6 metrów. Ich waga to około 35 ton. Zamykanie wrot trwa podobno od 10 do 15 minut. Wewnątrz podziemnego kompleksu znajduje się szpital, krematorium, obiekty gastronomiczne i rekreacyjne, sypialnie, zbiorniki wody pitnej i przemysłowej oraz studio radiowe i telewizyjne. Tunele boczne obejmują w sumie 20 budynków biurowych, z których niektóre mają 3 piętra wysokości. Tunel wschodni obejmuje kompleks symulacji komputerowej do kierowania i działania w sytuacji awaryjnej. Podziemny zbiornik o pojemności 340 tysięcy litrów oraz dwa naziemne zbiorniki o pojemności miliona litrów wody mają zapewnić przeżycie dla 200 ludzi przez okres 30 dni. Mimo że obiekt został zaprojektowany tak, aby pomieścić kilka tysięcy ludzi, to tylko prezydent, rząd oraz Sąd Najwyższy mają swoje prywatne sypialnie. Na terenie tego podziemnego bunkra znajduje się 2000 łóżek. Ciągłość trwania rządu Stanów Zjednoczonych jest podzielona na trzy zespoły: Alfa, Bravo i Charlie. Podczas zagrożenia jeden zespół zostaje w Waszyngtonie, jeden zostaje ewakuowany do Mount Weather, a trzeci zespół do innego obiektu relokacji. Według gazety Washington Post, 11 września 2001 roku większość kongresmenów została ewakuowana do Mount Weather helikopterami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Przetrwać apokalipsę.